Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W kontekście dzisiejszych czytań chciałbym wam powiedzieć troszeczkę o powołaniu, patrząc szczególnie na Jonasza, na powołaniu nie tylko życiowym, czyli małżeństwo czy inna droga, ale też i o powołaniu do bycia człowiekiem, o powołaniu zawodowym. Rozmawiacie z Bogiem w różny sposób. Ta rozmowa jest odnośnie kolejnego dziecka, rozmowa jest odnośnie przeprowadzki, zmiany pracy, ale też i odnośnie powołania życiowego, zaangażowania jakiegoś, zaangażowania również w duszpasterstwo kobiet. Sytuacja z Jonaszem jest taka, że Bóg mówi do niego: wstań, idź do Niniwy i tam głoś nawrócenie. To jest powołanie, które usłyszał, i to nie jest powołanie jego życia. Był człowiek, który już pewne rzeczy realizował, natomiast to jest powołanie do pewnego projektu, do pewnego zadania, bardzo konkretnego. Na przykład zaangażować się w coś w kościele, gdzie jest jakaś propozycja, albo się nie angażować. Więc Jonasz usłyszał bardzo wyraźnie na modlitwie: wstań, idź do Niniwy. I on się spodziewał, co to znaczy. Później czytamy to w dalszych częściach Księgi Jonasza. Spodziewał się, że może jak będę głosił nawrócenie, to się nawrócą i nic nie będzie, więc potem będę miał znowu jakieś nieprzyjemności. Tam, gdzie się coś robi, to z reguły się dostaje coś po głowie, a jak się nie robi, no to się nie dostaje po głowie. Więc Jonasz, słysząc te słowa, zareagował, wstał, ale nie poszedł do Niniwy. Niniwa jest tam, a on poszedł do Tarszysz. Odwrotnie. Wiedząc, że trzeba się ruszyć, bo Bóg woła. No więc robimy coś, ale nie do końca, bo nie do końca, no. Nie to, co mówi Bóg. Ale przecież
Mam takie poczucie, Bóg wołał, idę. Wiem, że nie tam, ale może tam kiedyś, ale się ruszyłem. I jakoś sobie to tak usprawiedliwiamy. W końcu coś robię. No, przecież jestem na mszy dla kobiet. Tak, to już jest pięknie. Tutaj na mszy jesteś dla siebie. Ta msza święta jest i adoracja. Ufam, że tak jest, że jest tobie potrzebna. Żeby się zatrzymać, żeby pobyć przy Panu w tym klimacie, w tym środowisku, żeby się razem wzmocnić, ale to jeszcze nie jest posługiwanie w Kościele. Oczywiście możecie powiedzieć, łatwo księdzu mówić, nie ma ksiądz piątki dzieci, czy nawet jednego, tylko no i o swoje argumenty. Jonasz też miał swoje argumenty, on wstał. Nie został na miejscu, tylko poszedł w inną stronę. Cokolwiek by zrobił innego, to wszystko inne jest nierealizowaniem woli Bożej. Czyli niby realizuję powołanie, niby coś robię, niby się angażuję, ale nie jest to czynienie woli Bożej. I dla nas zadaniem jest to, żeby odczytywać wolę Bożą, chociaż myślę, że macie coś takiego, że serce pała. Bo powołanie takie, które w różnych momentach słyszymy, żeby gdzieś się zaangażować, coś podjąć, coś zrobić, to jest takie pałające serce, jak apostołowie idący do Emaus potem mówili, czy serca nasze nie pałały? No pałały, tylko szliśmy w innym kierunku. Ten kierunek był właśnie, żeby nie rozpoznać. Odchodziliśmy od Jerozolimy, od miejsca świętego. I tutaj to samo robi Jonasz. Myślimy sobie, gdy nie realizujemy powołania, myślimy sobie, teraz nie realizuję, ale może kiedyś, albo no tak musi być, trudno, tak się dzieje. Tymczasem, jak się okazuje, to, co robi Jonasz, sprowadza nieszczęście na innych. Sprowadza nieszczęście na żeglarzy, z którymi płynie. On im powiedział, że płynie do Tarszysz, żeby uciec przed Bogiem. To znaczy, że się podzielił z nimi, że nie realizuje woli Bożej. I oni przestali. My też się tym dzielimy. Mówisz koleżance, jednej, drugiej. A może bym coś tam zrobiła, ale nie, tam. I tak jem po prostu. Otworzyłabym się tam coś, fajnie mówili tam, ale to chyba nie na ten moment. Ale czujesz, że serce pała. To jest to pałające serce, które się rozpoznaje. I nie ma innego argumentu do przekonania, bo Bóg nie będzie nam nic kazał na siłę. On zawsze zaprasza i czeka na nasze tak, na naszą zgodę. To musi być wszystko w granicach rozsądku i tak dalej. Natomiast Bóg jest tym, który czeka. Zaprasza i czeka. No więc Jonasz powiedział, podzielił się, uczestniczył w grupce dzielenia, podzielił się tym, co w nim jest i że ucieka od Pana. Oni go wzięli na okręt, w efekcie czego podczas burzy, która srożyła się na okręt, stracili dobytek, wyrzucali wszystko i już myśleli, że giną i wtedy rzucili losy, żeby zobaczyć, przez kogo to się dzieje. To rzucanie losów, to jest to pytanie, kto nie realizuje woli Bożej? Dlaczego coś jest nie tak? Czasami jest doświadczenie Boże, które jest jakimś oczyszczeniem, trudnym bardzo. Ale czasami jest pytaniem, kto ucieka przed Bogiem, kto ucieka przed wolą Bożą. No i padł los na Jonasza i on się przyznaje. Tak, to jest przeze mnie. Wyrzućcie mnie za burtę, a wszystko się skończy. I to wyrzucenie za burtę to jest zgoda Jonasza na śmierć, to jest zgoda Jonasza na to, żeby być w rękach Boga. Że już nie będę po swojemu, już nie ten kierunek, Tarszysz, ale niech wszystko czyni Bóg. On się w ten sposób oddał w ręce Bogu. I znowu to symboliczne jest takie wyrzucenie za burtę. Ta ryba, 3 dni, to jest symbol Chrystusa, od krzyża do zmartwychwstania. To jest zapowiedź też Pana Jezusa, Jego przyjścia i zmartwychwstania. Natomiast
dla nas w tym kontekście to jest tak, że zawsze można wrócić. Niezależnie już ile ładunków trzeba było wyrzucić, ile strat widocznych bądź niewidocznych zadziało się w naszym życiu. Z tego powodu, że nie realizujemy jakiegoś powołania życiowego, jakiegoś zadania, do którego Bóg nas zaprasza, że nie podejmujemy czegoś, jesteśmy w blokach startowych, Panie, jestem gotowa i tak czekam już od 15 lat w tej gotowości i czegoś nie podejmuję. Dobrze o tym, znaczy, może macie takie doświadczenie, ja mam takie doświadczenie i dobrze o tym wiem, że jak coś uderza we mnie, to jeśli nie oddam tego Bogu od razu, tylko będę z tym chodził, to każdy kolejny dzień chodzenia z tą sprawą jest nie tylko marnowaniem mojego dnia, ale również marnowaniem dnia ludzi, których spotykam, ludzi, z którymi się modlę. Bóg chciał przeze mnie ich karmić, a ja, moje słowo nie wchodziło do serca, bo byłem kwaśny, czymś tak, coś tak przeżywałem, nie oddałem Panu Bogu. To są konsekwencje w moim przypadku, jak spowiadam, jak głoszę, jak się modlę, jak mówię do ludzi, jak z kimś rozmawiam przez telefon, czy komuś odpisuję na jakąś trudność. To niby nic nie jest i nawet bym powiedział, że z tego się mało spowiadam. Z konsekwencji. Tylko, że czegoś nie oddałem Panu Bogu od razu. No tutaj widzę trudność. I to jest ta sytuacja życia każdej z was. Że w momencie, kiedy czegoś nie będziesz pełnić woli Bożej dzisiaj, to przez te 2-3 dni albo rok obrywają dzieci, obrywa rodzina, obrywają w pracy, obrywa wspólnota. Tylko dlatego, że ja mówię jeszcze nie. Rozmawiałem nie tak dawno z takim znajomym, który tam coś trudnego przeżywa i mówię do niego, chłopie, przyjedź tutaj do Szczecina na parę dni, a wygrasz pół roku. Pochodzimy, pogadamy, dobrze się znamy, więc myślę, że i modlitwa, i takie położenie razem to zrobi mu tak, że go na tyle podniesie. On mówi, ale nie mam czasu. Naprawdę zyskasz dużo więcej, bo tak to się w kółko kręci i nie może z tego wyjść. No i wiecie, o czym mówię, bo w tym uczestniczymy. I to jest ten Jonasz, który wchodzi na statek, przez niego ludzie tyle tracą. Niby ucieka, niby nie realizuje powołania, w końcu i tak wpada w ręce Boże, bo widzi, że tylko w Bogu jest nadzieja. Myślę, że mamy takie doświadczenie, ilekroć tak zrobiliśmy, że mówię, Panie Boże, idę i idę w Jego kierunku. Ilekroć naokoło i tak w końcu trafiamy na Eucharystię, do konfesjonału i wiemy, że no, Panie, znów jak zwykle, albo znowu tak się zdarzyło. Więc dzisiaj niech będzie ten moment, że popatrzysz na adoracji, na serce, które pała. W jakim to jest kierunku? Do czego? Co tam mówi Bóg na modlitwie? I może już jest moment coś zacząć, coś rozpocząć. A może właśnie rozpoczęłaś, jest dobrze. Może twój kierunek jest do Niniwy i akurat jesteś osobą, która realizuje pięknie wolę Bożą. Oby. Do tego jesteśmy wezwani, każdy z was, każda z was, każdy z nas. I niech się tak dzieje. Amen.